Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w imieniu Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Roślinnego. Ja się nazywam Dominika Czernota-Szałkowska. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami w tej przerwie świątecznej. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj znany pewnie wielu z Państwa, czy z takiego bezpośredniego kontaktu, czy z naszych wcześniejszych webinarów, dr Robert Bonek. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan doktor łączy się z nami z Bydgoszczy i zgodził się gościć dzisiaj u nas i opowiedzieć trochę o tym, co jeżeli pojawiają się wątpliwości, czy to na pewno jest stwardnienie rozsiane. Te wątpliwości mogą się pojawić na etapie już diagnozy, mogą się pojawić później, więc porozmawiamy dzisiaj trochę o diagnostyce różnicowej. Czasem pierwsze objawy mogą sugerować stwardnienie rozsiane. Natomiast z czasem, czy ze strony lekarzy, czy ze strony pacjentów, mogą pojawić się wątpliwości, czy to na pewno jest właściwa diagnoza. Myślę, że dzisiaj po pierwsze porozmawiamy o tym, z czym różnicuje się stwardnienie rozsiane najczęściej, z czym różnicują lekarze i z czym różnicują pacjenci. I tu mam na myśli przede wszystkim neuroboreliozę, o której myślę, że pan doktor też powie kilka słów. To taka częsta choroba, co do której pacjenci mają wątpliwości, czy to przypadkiem nie jest właśnie ta choroba, a nie stwardnienie rozsiane, co może mieć swoje konsekwencje. Myślę, że dzisiaj też o tym powiemy, gdy na przykład pacjenci rezygnują z terapii, a diagnoza nie jest potwierdzona. Porozmawiamy też o dwóch jednostkach chorobowych, które jeszcze nie istniały jako oddzielne jednostki chorobowe 20 lat temu. Więc temat jest jak najbardziej aktualny. Mam oczywiście na myśli NMOSD i MOGAD. NMOSD część z Państwa może nie kojarzyć, być może bardziej Państwo kojarzycie na przykład chorobę Debika albo wariant Debika, bo jeszcze te 20 lat temu uważano, że to ta choroba Debika jest wariantem, takim typem stwardnienia rozsianego. Ale to tyle z mojej strony. Oddaję głos panu doktorowi i tradycyjnie po prezentacji, którą przygotował dla nas pan doktor, będzie czas na pytania, więc zachęcam państwa do zadawania pytań w komentarzach do tego webinaru i tradycyjnie też informuję, że webinar jest nagrywany i ci z państwa, którzy nie będą mogli przez cały webinar z nami uczestniczyć albo chcieliby go sobie odtworzyć później, bo uważają, że informacje są ważne i cenne. Webinar będzie do obejrzenia na naszym Facebooku i na naszym YouTube. To tyle z mojej strony. Panie doktorze, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo pani sekretarz. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz dzień dobry, a właściwie dobry wieczór wszystkim państwu. Szanowni państwo, co jeśli nie SM? Tak jak tu wcześniej już wprowadziła nas znakomicie w temat pani sekretarz, choroby zapalno-demilizacyjne ośrodkowego układu nerwowego to nie tylko stwardnienie. Przez wiele, wiele lat właściwie mówiąc o chorobach demilizacyjnych, myśleliśmy o stwardnieniu. Jak Państwo widzicie, jest to taki schemat opracowany w Mayo Clinic przez profesor Lucchinetti, przedstawiony w 2015 roku. On właściwie na dziś wymagałby już pewnych zmian. Niemniej on w pewnym sensie dobrze przedstawia, z jakim spektrum chorób mamy do czynienia. To, o czym będziemy dzisiaj mówić, pozwoliłem sobie zaznaczyć na czerwono. W centrum, jak wiadomo, jest stwardnienie, bo tak naprawdę ono jest tą najczęstszą chorobą demilizacyjną. A oprócz stwardnienia, w tej szerokiej grupie jednostek nozologicznych wyróżniamy właśnie dawną chorobę Dewika. Częściej teraz mówimy o zapaleniu nerwów wzrokowych i rdzenia, czy NMO, czy też o spektrum NMO. Mówimy o nowej jednostce chorobowej, jakim jest MOGAD, czyli choroba związana z obecnością przeciwciał przeciwko mielinie, glikoproteinie, przeciwko glikoproteinie mieliny oligodendrocytów. Ale jak Państwo widzicie, w skład tych chorób wchodzą też inne jednostki, które często są fenotypami tych, o których mówiłem, tak? Bo BCS, czyli BALO, stwardnienie koncentryczne, jest fenotypem stwardnienia rozsianego. Prion może być fenotypem MOGADu. Zapalenie TM czy RTM, czyli zapalenie rdzenia lub nawracające zapalenie rdzenia, może występować zarówno w przebiegu NMO, jak i MOGAD. ADEM
może być chorobą jakby samą w sobie, można byłoby powiedzieć, ale też jest prezentacją, jedną z prezentacji klinicznych Mogadu. No Marburg to doskonale wiemy, że to ta agresywna, najbardziej gwałtownie przebiegająca, jedna z najbardziej gwałtownie przebiegających form stwardnienia rozsianego. Więc tych chorób demizacyjnych tak naprawdę mamy troszkę więcej niż tylko stwardnienie rozsiane. A problem polega na tym, że one właściwie mogą rozpoczynać się, przynajmniej większość z nich, prawie że tak samo. Zacznijmy, proszę Państwa, od NMO. Tak naprawdę pierwszy opis NMO, czy to był opis Albuta około 1870 roku, ale status nozologiczny jednostce nadali Devic i Gaut. Opisali oni pierwsze przypadki choroby, w przebiegu której u ich pacjentów występowały objawy związane z zapaleniem nerwu wzrokowego z jednej strony, a z drugiej strony związane z zapaleniem rdzenia. W klasycznym ujęciu, zgodnym z opisami Devica i Gauta, była to choroba monofazowa. No, później troszkę monofazowa i gdzie właściwie te objawy miały występować równocześnie. No, później uznano za cenzus, że to powinno być cenzus czasowy, że nie powinny one wystąpić w odstępie większym niż 30 dni. I przez wiele, wiele, wiele lat choroba Devica, bo tak przez ten długi okres czasu ona była nazywana, uznawano to jako taką no, formę atypową, nietypową jednak stwardnienia rozsianego. Później okazało się, że w przebiegu choroby Devica występują nawroty. Pierwszy jakiś taki bardziej status nozologiczny, w sensie takim nadania nowoczesnych kryteriów rozpoznania tej choroby, podjęto pod koniec XX wieku i w 1999 roku pan profesor Wingerczuk z zespołem opracowali kryteria dla rozpoznania wówczas jeszcze zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia. Jak Państwo widzicie, obejmowały one kryteria absolutne, czyli musiało być zarówno i zapalenie nerwu wzrokowego, i zapalenie rdzenia. Nie powinno być żadnych innych klinicznych objawów niż powodowane przez zmiany w tych dwóch lokalizacjach anatomicznych. Natomiast były między innymi jeszcze dodatkowe kryteria, czyli zmiana w rdzeniu powinna obejmować powyżej trzech segmentów rdzenia. Nie powinno być stwierdzone żadnych zmian w obrazach rezonansu mózgowia, a w płynie rdzeniowo-mózgowym powinna być stwierdzana pleocytoza z obecnymi neutrofilami. Natomiast przełom nastąpił 5 lat później za sprawą profesora Lannona, kiedy rozpoznano przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej, czyli przeciwko tak naprawdę kanałowi wodnemu, który znajduje się między innymi na wypustkach astrocytów. Na tej podstawie zmodyfikowano wcześniejsze kryteria i w 2006 roku pojawiły się nowe kryteria. Jak Państwo widzicie, jeżeli chodzi o objawy kliniczne, one były identyczne z tymi wcześniejszymi, czyli zapalenie nerwu wzrokowego i zapalenie rdzenia. Natomiast jeżeli chodzi o kryteria dodatkowe, musiały być spełnione przynajmniej dwa z trzech, czyli podobnie jak w poprzednich. Zmiana w rdzeniu rozciągająca się powyżej trzech segmentów, w rezonansie mózgowia właściwie bez zmian typowych dla stwardnienia i obecne przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej. W 2007 roku wprowadzono termin NMOSD, czyli spektrum NMO. Czym to się wiąże? Bardzo prostą rzeczą. Otóż okazało się, że przeciwciała dodatnie w kierunku akwaporyny czwartej występują nie tylko u pacjentów spełniających te kryteria absolutne, ale możemy mieć do czynienia na przykład z chorymi, którzy są po incydencie zapalenia nerwu wzrokowego lub po incydencie zapalenia rdzenia, nie ma spełnionych obu tych kryteriów klinicznych, a przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej są dodatnie. Co więcej, pojawiły się nowe zespoły kliniczne, w przebiegu których stwierdzano również obecność dodatnich przeciwciał.
I w 2015 roku tak naprawdę wprowadzono kryteria rozpoznania NMO-SD, czyli NMO, czyli kryteria po prostu, którymi posługujemy się do teraz. Ja do tych kryteriów rozpoznania jeszcze później wrócę. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedno. Przez wiele, wiele lat, ponieważ wcześniej choroba de Vica, czy też NMO, było traktowane jako stwardnienie rozsiane. Później zaczęliśmy jakby tą jednostkę chorobową powoli traktować jako inną od stwardnienia rozsianego. Niemniej z tego powodu, że zaczynała się często od zapalenia nerwu wzrokowego, czy też od zmian rdzeniowych, błędnie rozpoznawano u tych chorych stwardnienie rozsiane. I proszę zwrócić uwagę, że na przykład w dużym niemieckim badaniu okazało się z lat 2009-2011, że aż u 40% chorych z NMO błędnie rozpoznano początkowo stwardnienie rozsiane. Ma to dość poważne implikacje, chociażby z tego powodu, ja to później pokażę, że mamy tutaj zupełnie inną formę terapii. Inaczej leczymy NMO, inaczej leczymy stwardnienie rozsiane. Czy NMO jest chorobą często? Nie, jest to rzadka choroba. Jak Państwo widzicie, co prawda występuje ona na całym świecie, natomiast rozpowszechnienie jest od 0,05 do 13 osób na 100 tysięcy, więc zdecydowanie rzadziej niż stwardnienie rozsiane. Jeżeli chodzi o wskaźnik płci, to NMO seropozytywne, to tutaj kobiety chorują dziewięciokrotnie częściej niż mężczyźni. W seronegatywnym ten wskaźnik wynosi w tej chwili, uważa się, że około 3 do 1. Pacjenci ci są zwykle, początek choroby jest zwykle później niż w stwardnieniu rozsianym. Chorzy mają zwykle między 30-40 lat. Natomiast oczywiście może wystąpić w każdym wieku, zarówno u dzieci, jak i u osób już też w wieku postprodukcyjnym. Postać? To jest właśnie to, co jest największym problemem: zapalenie nerwów wzrokowych lub LED. No LED jednak jest typowy, dość typowy ten obraz radiologiczny, w związku z tym to już może, ja pokażę, jak wygląda LED na zdjęciu, to od razu sugeruje, że to jednak jest bardziej NMO niż stwardnienie. To, co jest istotne, szybko niestety może powodować trwałą ślepotę lub ciężką niesprawność ruchową. Ta niesprawność kumuluje się z każdym kolejnym jakby rzutem. To, co jest bardzo ważne, niestety u tych pacjentów bardzo często występują takie objawy jak przewlekły zespół bólowy czy też zmęczenie. Jeżeli chodzi o chorobowość, to tutaj ewidentnie widać, że mamy zdecydowane różnice, jeżeli chodzi o rasę. Jeżeli chodzi o rasę białą, rozpowszechnienie, zapadalność jest znacznie mniejsza niż u Azjatów. Proszę zwrócić uwagę, że w Europie te wskaźniki wynoszą od 1 maksymalnie do 2 na 100 tysięcy mieszkańców. W Azji właściwie to jest od 2,5 do 4. Natomiast najczęściej ta choroba jednak występuje u Afroamerykanów i badanie takie, gdzie stwierdzono najwyższe rozpowszechnienie, to jest dane epidemiologiczne dotyczą Martiniki i tutaj mamy aż 11,5 na 100 tysięcy mieszkańców. W związku z tym no, przedstawiciele rasy białej chorują tutaj zdecydowanie, przedstawiciele rasy kaukaskiej rzadziej niż osoby rasy żółtej czy, tak jak powiedziałem, Afroamerykanie. Dlaczego NMO jest tak niebezpieczne? Z prostego powodu. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę mówimy o chorych nieleczonych. O tym proszę pamiętać, że 50% pacjentów z NMO-SD wymaga korzystania z wózka w ciągu 5 lat. Jak część z Państwa pewnie wie, dane, które były prezentowane jeszcze kilkanaście lat temu dotyczące naturalnych przebiegów stwardnienia rozsianego, to tak naprawdę tutaj mówiono o 15 lub więcej latach przebiegu chorych ze stwardnieniem rozsianym. Mówię oczywiście o grupie treatment naive, czyli pacjentach nieleczonych. To, co jest bardzo ważne,
zapalenie nerwu wzrokowego, jeżeli występuje u tych chorych, ono jest, te objawy kliniczne są znacznie bardziej nasilone. Utrata ostrości wzroku jest zdecydowanie głębsza i u nawet 40% chorych jest bardzo duża, właściwie na granicy ślepoty, utrata wzroku po porzucie. U 20% chorych obuoczna. Trzeba pamiętać, że zapalenia, że w przebiegu NMO mamy często do czynienia z obustronnym zapaleniem nerwu wzrokowego i tak jak tutaj Państwo też widzicie statystycznie, po 5 latach choroby wręcz u 60-70% pacjentów może występować ślepota przynajmniej jednego oka. Podobnie, jeżeli chodzi o czas do zgonu, tutaj także te dane epidemiologiczne wskazują, że u chorych w tych okresie, że tak powiem, przed terapią biologiczną, po 5 latach to dotyczyło aż 8% chorych, a po 15 właściwie prawie 1/4 populacji chorych z NMO. Kolejny istotny objaw to przewlekły ból. Ten przewlekły ból często jest spowodowany właśnie po przejściu zapalenia rdzenia, gdzie dochodzi do uszkodzenia dróg czuciowych. Ci pacjenci później często zgłaszają ból neuropatyczny na poziomie zajętych neuromerów. Ten ból jest często, ma charakter często stały, wymaga stosowania przewlekłego leków, czy to przeciwbólowych, czy też podnoszących chociażby próg bólu. Jeżeli chodzi o zasadnicze objawy kliniczne, to jest tak, jak już wspominałem wcześniej, jak Państwo widzicie, najczęstsze dwie prezentacje kliniczne to jest zapalenie nerwu wzrokowego i ostre zapalenie rdzenia. Uważa się, że u osób młodszych w początkowej fazie dominują zapalenia nerwu wzrokowego, natomiast później na pierwszy plan wysuwają się objawy nawracających zapaleń rdzenia. Trzecim najczęstszym objawem klinicznym jest zespół uszkodzenia rea postrema, czyli pola najdalszego. Rzadziej występuje ostry zespół pnia mózgu, cechujący się, przepraszam Państwa bardzo, głównie zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy, jeszcze rzadziej ostry zespół międzymózgowiowy z obecnością zaburzeń hormonalnych, także z obecnością możliwej wówczas także narkolepsji, no i najrzadziej objawowy zespół mózgowy. Czyli jak Państwo widzicie, mówimy tutaj też o obecnych objawach mózgowych, które wcześniejsze kryteria w ogóle wykluczały. Te objawy kliniczne, one mogą nawracać pod postacią tego samego zespołu klinicznego, czyli możemy mieć do czynienia z nawracającymi zapaleniami nerwu wzrokowego albo z nawracającymi zapaleniami rdzenia, ale mogą też występować sekwencyjnie pod różną postacią, czyli możemy mieć zapalenie nerwu wzrokowego, następnie zespół pola najdalszego, ostre zapalenie rdzenia, więc może tutaj ten obraz kliniczny być bardzo, bardzo u tych chorych zróżnicowany, a może też w jednym okresie występować nałożenie różnych zespołów klinicznych. Definicja rzutu jest bardzo podobna jak w stwardnieniu, czyli to muszą być objawy, które utrzymują się powyżej 24 godzin, z jednym wyjątkiem, jeżeli chodzi o zespół pola najdalszego, one powinny utrzymywać się przynajmniej przez 48. I tak jak mówiłem, pojawiły się kryteria, te, którymi się obecnie posługujemy w 2015 roku. W tym roku był także bardzo ciekawy artykuł pod redakcją pani profesor Zakrzewskiej-Pniewskiej, gdzie przedstawiono, jakby dokładnie omówiono to kryteria. Jak Państwo widzicie, one są bardzo rozbudowane, natomiast w skrócie to można powiedzieć tak, wyróżniamy dwie formy, czyli seropozytywne NMO i seronegatywne NMO. Jak Państwo domyślacie się, wiąże się to z tym, czy mamy dodatnie przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej. Jeżeli mamy dodatnie przeciwciała w kierunku akwaporyny czwartej, tak naprawdę do rozpoznania NMO, spektrum NMOSD wystarczy stwierdzenie jednej zasadniczej cechy klinicznej. W przypadku, kiedy mamy przeciwciała ujemne, to rozpoznanie
jest stawiane wówczas, troszkę bardziej musi być ten proces złożony i więcej tych cech klinicznych, jak Państwo widzicie, musi być spełnionych. Więc muszą być przynajmniej dwie różne zasadnicze, z tym, że przynajmniej jedną z nich musi być albo zapalenie nerwu wzrokowego, albo zapalenie rdzenia z obecnością zmian obejmującej powyżej trzech segmentów, lub też zespół uszkodzenia pola najdalszego. Plus muszą być spełnione jeszcze dodatkowe kryteria rezonansowe, żeby dopełnić jakby całości to rozpoznanie. I to, co jest najważniejsze, jak Państwo widzicie, i w jednym, i w drugim wypadku musi być wykluczenie alternatywnych rozpoznań. Czyli chociażby właśnie stwardnienia rozsianego. To, co jest bardzo ciekawe przy NMO, ono w przeciwieństwie czy to do stwardnienia, czy też do MOGAT, bardzo często towarzyszą mu inne choroby autoimmunologiczne. I tutaj, jak Państwo widzicie, mamy i toczeń trzewny układowy, zespół Sjogrena, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół antyfosfolipidowy, czyli choroby, którymi zajmują się głównie reumatolodzy, ale też jest autoimmunologiczna niedoczynność tarczycy, skaza małopłytkowa, anemia złośliwa, może współistnieć autoimmunologiczne zapalenie mózgu. NMO może być też formą zespołu paranowotworowego, ale też cały szereg chorób dermatologicznych i też chorób dotyczących obwodowego układu nerwowego, czy też złącza nerwowo-mięśniowego, jak miastenia, albo właśnie zapalnej demilizacyjnej polineuropatii. Więc tych chorób współistniejących z NMO jest bardzo dużo. O tym trzeba pamiętać. Zresztą tutaj też w ostatnich latach weszły pewne wytyczne, bo kiedy mówi się chociażby o współistnieniu choroby Devica czy zespołu Devica z toczeniem trzewnym układowym, zastanawiano się tak naprawdę, co odpowiada za te zmiany, które widzimy chociażby w przebiegu zapalenia rdzenia. Na dziś sprawa została ustalona, jest to tak, że jeżeli mamy współistnienie tych dwóch jednostek chorobowych, czyli są obecne zarówno przeciwciała przeciwjądrowe i są objawy tocznia i stwierdzamy LED i dodatnio przeciwciała przeciwko akwaporynie, to uważamy, że zapalenie rdzenia spowodowane jest NMO, a nie tocznia. W diagnostyce różnicowej to, co dawniej uważano, czyli przede wszystkim stwardnienie rozsiane, brano pod uwagę także ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, zespół tylnej odwracalnej encefalopatii, zespół nadmiernego wydzielania hormonu natriuretycznego, no tutaj chociażby właśnie się kłania ten zespół międzymózgowiowy, nawracające zapalenie nerwu wzrokowego, krion, czyli to przewlekłe, rzutowe zapalenie nerwu wzrokowego, które jest silnie sterydozależne, no i MOGAD. Z MOGADem jest o tyle interesująca sytuacja, że przez ostatnie lata on był jakby w pewnym sensie traktowany, tak jak kiedyś NMO było traktowane jako część spektrum stwardnienia rozsianego, tak przez ostatnie lata MOGAD był traktowany jako część spektrum właśnie NMO. Z tego względu, że u chorych, u których nie stwierdzano obecności, u części chorych z objawami takimi jak NMO, czyli z zapaleniem nerwu wzrokowego i zapaleniem rdzenia, nie stwierdzano przeciwciał przeciwko akwaporynie czwartej, ale stwierdzano przeciwciała przeciwko MOG. I uważano, że jest to po prostu inny, że jest to jakby inna forma NMO spowodowana przeciwciałami, dla których był jakby ustalony inny cel w zakresie układu nerwowego. O tym jeszcze powiem. Jeżeli chodzi o porównanie albo różnice, czy cechy wspólne między NMO a stwardnieniem rozsianym. NMO, częstość występowania w populacji rasy białej i innych, tak jak Państwo widzieliście, znacznie się różni i dotyczy, częściej to dotyczy rasy innej niż biała. MS rzadko z kolei u rasy innej niż biała, czyli to jest pierwsza rzecz. Mediana, jeżeli chodzi o zachorowania, NMO 39 lat, stwardnienie 29 lat, czyli pacjenci są starsi. Częstość występowania większa u kobiet niż u mężczyzn,
ale bardziej to jest widoczne w chorobie Dewika. Choroba demizacyjna, z tym, że musimy pamiętać, że i tu, ale jest inny mechanizm. W stwardnieniu demizacja jest jakby tym czynnikiem pierwszym, podstawowym. Tutaj mamy do czynienia jednak najpierw z astrocytopatią, czyli z uszkodzeniem astrocytów. Demizacja rozwija się wtórnie. Przebieg rzutowo-remisyjny i w jednej, i w drugiej chorobie, więc to jest cecha wspólna. NMO mamy klasyczne przeciwciała, które stwierdzamy u większości pacjentów. W stwardnieniu brak takiego swoistego biomarkera. Tu i tu mogą być nawracające epizody zapalenia rdzenia. W NMO niesprawność jest spowodowana powtarzającymi się ostrymi rzutami. Natomiast w stwardnieniu wiemy, kiedyś uważaliśmy, że też jest to wynik narastająca niesprawność, kumulowania się deficytów neurologicznych po rzutach. Teraz wiemy, że jest troszkę inny ten pomysł, że to wygląda troszkę jednak inaczej, że jednak za to odpowiada głównie PIRA, czyli ta narastająca niesprawność pomiędzy rzutami, a nie same rzuty. Dominujący obu grupach pacjentów przebieg rzutowo-remisyjny. No i czasami taki parametr, który może pomóc w diagnostyce różnicowej, czyli kwestia interleukiny 6. Te wartości u chorych z NMOS są podwyższone, natomiast w stwardnieniu rozsianym one, jak ja to zresztą Państwu pokażę, one nie stwierdza się podwyższenia ich poziomu. Różnica, jeżeli chodzi o przeciwciała przeciwko akwaporynie, a przeciwko MOG, tu i tu mamy do czynienia z przeciwciałami w klasie IgG1. To, co jest ważne, te są, jak to wygląda, jeżeli chodzi o aktywność choroby. Przy NMO przeciwciała są, ich wysokie miana wiążą się tak naprawdę z szybszą konwersją z NMO, czyli z tego spektrum w klasyczne, czyli wiążą się z większym ryzykiem kolejnego rzutu. Wysokie miana wiążą się z cięższym przebiegiem. Stwierdza się je właśnie głównie w czasie rzutu i spadają w czasie ustępowania objawów i spadają po włączeniu terapii modyfikującej przebieg, czy to sterydów, czy immunosupresji, takie jak azatopryna, mitoksantron, czy rituximab. Natomiast jeżeli chodzi o MOGAD, przeciwciała bardzo często utrzymują się także w okresie remisji. Więc tu mamy troszkę inną sytuację niż w przebiegu choroby Dewika. Kwestia wykonywanych testów. Na dziś tak naprawdę uważa się, że jedyne testy, które powinny być wykonywane, to są testy albo na komórkach żywych, czyli testy CBA, czyli testy oksfordzkie, lub na komórkach transfekowanych. Testy ELISA czy testy immunofluorescencyjne niestety wiązały się z dużą ilością też wyników fałszywie pozytywnych. W związku z tym na dziś, jeżeli mówimy o potwierdzeniu badaniami serologicznymi, mówimy tylko o testach CBA, czyli o testach komórkowych. Kolejna metoda diagnostyczna, która może być przydatna w różnicowaniu między stwardnieniem a NMO, to jest to OCT, czyli tomografia koherencyjna siatkówki. Troszkę inny jest rozkład zmian widocznych. Ja oczywiście tutaj przygotowałem dla Państwa takie książkowe wyniki, bo oczywiście w medycynie, jak wszyscy doskonale wiemy, choroby nie chcą się uczyć z książek, no ale uważa się, że w przebiegu stwardnienia rozsianego typowe w OCT, na przykład u chorych po przebytym zapaleniu nerwu wzrokowego, jest ścieńczenie warstwy komórek siatkówki w zakresie kwadranta skroniowego, w NMO bardziej kwadrant górny i dolny. Natomiast de facto można powiedzieć inaczej, te zmiany w NMO są bardziej nasilone, one są o dużo większym zasięgu i przede wszystkim ten spadek RNFL jest dużo, dużo większy niż w przebiegu stwardnienia rozsianego. Oczywiście na podstawie samego OCT od razu się zastrzegam, nie wolno rozpoznawać NMO, tak? To jest jedna ze składowych, które bierzemy pod uwagę.
Kolejna rzecz, rezonans, to co jest najważniejsze. Po prawej stronie mamy obraz zapalenia nerwu wzrokowego. Jak Państwo widzicie, ten nerw wzrokowy właściwie zajęty po stronie tutaj prawej. Nie wiem, widać kursor? Mam nadzieję, że widać ten kursor, jak ja przesuwam. Proszę zwrócić uwagę na ten nerw i na ten. Tutaj sygnał jest hiperintensywny i on obejmuje właściwie cały nerw wzrokowy. Natomiast często w NMO mamy taką sytuację, że mamy obustronne zapalenie i dotyczy to również skrzyżowania nerwów wzrokowych. Tu zresztą można stwierdzić, że ta tylna część tego nerwu po stronie lewej też jest hiperintensywna. Przy biegu stwardnienia rozsianego ta zmiana miałaby charakter taki raczej bardziej owalny, ograniczony dużo, dużo bardziej, nie rozciągający się przez cały właściwie nerw wzrokowy. I LED, czyli to zapalenie rdzenia ze zmianami podłużnymi. Proszę zwrócić uwagę, ono jest, rozciąga się właściwie przez tutaj przez całą długość widocznego tutaj odcinka szyjnego rdzenia. Ten obraz jest taki tego rdzenia niejednorodny. Przy biegu stwardnienia jednak mamy do czynienia z ewidentnie ze zmianami o charakterze owalnym, umiejscowionymi jednak w tylnej części rdzenia, a proszę zwrócić uwagę, że tu właściwie zajęta jest cała szerokość rdzenia. Więc taki obraz właściwie nie pozostawia wątpliwości, z jaką chorobą mamy do czynienia. To taki obraz to należałoby różnicować, jeżeli już to NMO z MOGAD-em, a nie ze stwardnieniem rozsianym. I trzecia najczęstsza prezentacja kliniczna, czyli ten zespół, o którym mówiłem, pola najdalszego, zmiany w zakresie tylnego dołu czaszki. Widzimy tutaj w pniu mózgu obecność zmiany hiperintensywnej. Proszę Państwa, zapobieganie tak naprawdę istotą leczenia NMO jest zapobieganie rzutom, bo tak jak powiedziałem, niesprawność wynika, tak jak tu widać, z powtarzających się nieleczonego przebiegu choroby. Rzuty powodują narastanie w czasie niesprawności u pacjenta. Kluczową rolę odgrywają, tak już też wcześniej powiedziałem, tutaj przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej. One przenikają z surowicy wraz z komórkami plazmatycznymi do ośrodkowego układu nerwowego. Komórki plazmatyczne wytwarzają przeciwciała przeciwko akwaporynie, która jest na wypustkach astrocytów. Przeciwciała wiążą się właśnie z kanałami AKP4 na tych astrocytach. Dochodzi do aktywacji dopełniacza, odpowiedzi zapalnej, rekrutacji komórek zapalnych z obwodu, czyli napływu neutrofili, monocytów, eozinofili i w końcowym efekcie uszkodzenia tego astrocytu, a trudnie do niego uszkodzenia oligodendrocytów i demilizacji. Czyli to jest to, co powiedziałem. W stwardnieniu demilizacja jest od samego początku. Jest klucz procesu patogenetycznego, i który obserwujemy u chorych ze stwardnieniem. Tutaj mamy troszkę inny mechanizm. Najpierw jest astrocytopatia, czyli zniszczenie astrocytów, a następnie dopiero oligodendropatia i demilizacja. Kluczową rolę, dlaczego mówię jeszcze o interleukinie szóstej? Z tego powodu lek, który mamy w tej chwili w programie lekowym, jeżeli chodzi o terapię NMO, jest to lek nakierunkowany, zarejestrowany akurat na interleukinę szóstą. Natomiast skąd może wynikać też to współistnienie stwardnienia roślinnego, przepraszam, nie stwardnienia, tylko NMO z innymi chorobami autoimmunologicznymi? Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę dysregulacja w zakresie interleukiny szóstej odgrywa kolosalną rolę w wielu innych chorobach autoimmunologicznych. W związku z tym cel, jakim byłaby dla nas interleukina szósta, receptor interleukiny szóstej, tak naprawdę tu można poprawę uzyskać u chorych z różnymi jednostkami chorobowymi autoimmunologicznymi. I to, co mówiłem wcześniej, że oznaczenie interleukiny szóstej może też pomóc nam w diagnostyce różnicowej. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest poziom u chorych interleukiny szóstej z NMO, jaki jest u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Tu mamy ponownie NMO i różne fenotypy stwardnienia rozsianego i
Ponownie proszę zwrócić uwagę, stwardnienie, interleukina 6 u pacjentów z NMO i u chorych MOK dodatnich. Co więcej, stężenie interleukiny 6 koreluje nam zarówno ze stężeniem przeciwciał przeciwko akwaporynie 4, ale też z pleocytozą w płynie mózgowo-rdzeniowym u tych chorych, czy też z kwaśnym włókienkowym białkiem glia. No to jest wskaźnik uszkodzenia właśnie astrocytu. Dlatego tak naprawdę oznaczanie interleukiny 6 no, jest jedną z form, która może nam pomóc w diagnostyce różnicowej. Jeżeli chodzi o schematy leczenia, to rzut w przebiegu NMO leczymy podobnie jak rzut stwardnienia rozsianego, czyli dożylnymi dawkami metyloprednizolonu. W przypadku, kiedy nie ma poprawy, rozważa się podanie albo podanie immunoglobulin, albo wykonanie plazmaferez. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to. To są różne, zebrane różne wytyczne dotyczące leczenia NMO z ostatnich tak naprawdę 10-15 lat. To leczenie diametralnie różni się od tego, które jest stosowane u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Natomiast tu jest może to bardziej przejrzyste leki, jeżeli jakie stosujemy, no to oczywiście sterydy, prednizon, azetopryno, mykofenolat mofetylu i przeciwciała monoklonalne jak rituximab, eculizumab, inebilizumab i cetralizumab. Te trzy ostatnie są istotne, bo one są zarejestrowane w tej chwili. Wcześniejsze leczenie całe było na zasadzie off-label, czyli poza wskazaniami. Od 2019 roku mamy te trzy ostatnie cząstki zarejestrowane, natomiast w tej chwili refundowany w Polsce jest, jeżeli chodzi o program lekowy, ostatni z tych leków, satralizumab, czyli lek nakierowany właśnie na receptor interleukiny 6. To jest schemat terapeutyczny, jeżeli chodzi o leczenie NMO. Jak Państwo widzicie, tak naprawdę mówimy tutaj głównie wszystko, to są leki immunosupresyjne. Lekami pierwszego wyboru jest albo rituximab, albo te no, leki nowo zarejestrowane, ewentualnie azatiopryna i następnie w przypadku nieskuteczności leczenia switche pomiędzy tymi lekami. Czemu leczenie jest tak ważne? Z bardzo prostego powodu. Klasyczne leki immunomodulacyjne i te selektywne leki immunosupresyjne, które stosujemy w terapii stwardnienia rozsianego, właściwie one wszystkie pogarszają przebieg NMO. Oprócz tych leków, które tu Państwo widzicie, stosowanych w terapii stwardnienia rozsianego, które mogą pogorszyć stan kliniczny chorych z NMO, bezwzględne jest też przeciwwskazanie inhibitorów TNF-alfa. Jak mówiłem wcześniej, mamy do czynienia też z sytuacją taką, że u NMO, u chorych z chorobą de Vicka, mamy często współistniejące choroby reumatologiczne, a inhibitory TNF, przepraszam, tak jak właśnie etanercept, adalimumab czy infliximab, są dość szeroko stosowane w reumatologii. One także są bezwzględnie przeciwwskazane u pacjentów z rozpoznaniem NMO. Tu jest chociażby wynik jednego z badań, który porównywał wpływ na występowanie rzutów u chorych leczonych klasycznie immunosupresyjnie z NMO w stosunku do tych chorych, którzy otrzymywali interferon. Proszę zwrócić uwagę, o ile szybciej u tych pacjentów występowały zaostrzenia choroby. I to jeżeli chodzi o NMO, to można powiedzieć, że w dużym skrócie to wszystko. Kilka słów o MOGAD. Tak jak powiedziałem, choroba związana z przeciwciałami przeciwko glikoproteinie mieliny oligodendrocytów, rzadka zapalno-demilizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego i tak naprawdę rozpoczęto ją wyodrębniać z tego spektrum NMO około 2015 roku, ponieważ wcześniej ona była traktowana jako szerokie spektrum NMO. Co prawda jest zupełnie, mogło być to trochę zaskakujące z tego powodu, że tu mamy zupełnie inny proces patofizjologiczny, bo tak jak Państwu pokazałem w NMO,
punkt uchwytu mamy astrocyty. Jeżeli chodzi o przeciwciała antymok, no jest to jakby, nie oszukujmy się, białko wchodzące w skład mieliny. Jeżeli chodzi o rozpowszechnienie i zapadalność, tak? Podobnie do tego slajdu, który pokazywałem wcześniej, a dotyczącego NMOSD. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma różnicy, jeżeli chodzi o rasę. Zachorowalność i występowanie, rozpowszechnienie de facto jest takie samo w Europie, w Azji, jak i w Ameryce. Także to jest no, duża różnica chociażby w porównaniu z NMO. Jeżeli chodzi o epidemiologię, choroba częściej występuje u dzieci niż u dorosłych. Uważa się tak naprawdę, że mamy dwa szczyty zachorowań. Jeden to jest około 14-15 roku życia, drugi w połowie trzeciej dekady. Szacunkowa zachorowalność w tej chwili 1,6 do 3,8 na milion na rok, czyli powiedzmy 16 do 38 na 100 tysięcy, więc jednak jest to choroba, która występuje no, częściej niż NMO i wydaje się, że te wartości będą rosły z prostego powodu. Testy komórkowe przeciwko antymok, tak naprawdę to są dopiero ostatnie lata, ich rozpowszechnienie, w związku z tym o tej chorobie też coraz częściej się mówi dopiero w ciągu ostatnich kilku lat, więc myślę, że rozpoznawalność mogadu będzie rosła. Zachorowanie może być w każdym wieku i to, co mówiłem, mamy bimodalny ten rozkład zachorowalności. Jeżeli chodzi o przebieg kliniczny i o fenotypy, czyli częściowo mamy bardzo podobne, tak jak w stwardnieniu i jak właśnie w chorobie Dewika. Proszę zwrócić uwagę, że mamy zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rdzenia, no, pojawiają się też objawy z pnia mózgu, no i to, no i ADEM, czyli ostyty, czyli taki fenotyp, który nie występuje w przebiegu stwardnienia, czy też w przebiegu NMO, czyli ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o wiek? U dzieci dwie najczęstsze prezentacje to zapalenie nerwów wzrokowych oraz ADEM. U dorosłych zapalenie nerwów wzrokowych, na drugim miejscu zapalenie rdzenia, dopiero później, przepraszam bardzo, ADEM czy objawy pnio. Występują też rzadsze jeszcze formy, bo możemy mieć też jako fenotyp przebiegu MOGAD, może wystąpić zespół, to jest co prawda kazuistyka, zespół odwracalnej tylnej encefalopatii, czyli PRES, albo może też wystąpić zespół CLIPPERS. U dzieci obraz kliniczny może przypominać leukodystrofię, natomiast no, najczęściej występują te cztery fenotypy kliniczne. Tamte są naprawdę niezmiernie rzadkie. Mówię o nich, bo jeżeli będą Państwo, ktoś czytał z Państwa literaturę dotyczącą fachową MOGAD-u, to może się z tego typu informacjami spotkać. Jeżeli chodzi na przykład o różnice w badaniach, tutaj dla przykładu OCT, o którym mówiłem wcześniej. Chciałem zwrócić uwagę na jedno. W przebiegu MOGAD-u, tak samo, MOGAD, przepraszam, tak samo jak w przebiegu NMO, może dojść do bardzo dużego ścięczenia warstwy włókien nerwowych siatkówki. Z tym, że o ile tutaj widzicie Państwo, jest na przykład obraz po jednym incydencie zapalenia nerwu wzrokowego, to taki obraz w przebiegu MOGAD jest po 4-8. Niemniej MOGAD może też doprowadzić właśnie do ciężkich uszkodzeń w zakresie nerwu wzrokowego i siatkówki. Jeśli chodzi o zmiany w rdzeniu, też u dużej grupy tych chorych stwierdzamy obecność LETM, czyli de facto głównym czynnikiem różnicującym tutaj jednak będzie obecność przeciwciał w diagnostyce różnicowej. To, co jest typowe dla MOGAD, to jest obecność zmian stwierdzanych w stożku rdzeniowym, czyli tak naprawdę w tej końcowym odcinku rdzenia
co właściwie nie zdarza się w NMO i niezmiernie rzadko. Ja pamiętam tylko kilku takich chorych, gdzie stwierdzaliśmy obecność zmian demilizacyjnych w obrębie stożka rdzeniowego, gdzie był rzut głównie pod postacią właśnie zaburzeń zwieraczy. Natomiast jest to typowa lokalizacja, jeżeli chodzi wystąpienie takich objawów z takim obrazem, od razu może sugerować właśnie, że mamy do czynienia z MOGAT. W tym roku w styczniowym numerze Lancet Neurology pojawiły się kryteria rozpoznania MOGAT. Pierwsze pojawiły się przed 3 laty, natomiast te są uzupełnione i właściwie nimi się aktualnie posługujemy, więc jak Państwo widzicie, jest to jeszcze wszystko bardzo ciepłe, gorące, można byłoby powiedzieć. I to, co jest konieczne do postawienia rozpoznania, muszą być spełnione wszystkie 3 punkty. Czyli tak, musi być któryś z klasycznych dla MOGAT objawów klinicznych przebiegu, czy to zapalenia nerwu wzrokowego, czy zapalenia rdzenia ADEM. Muszą być obecne przeciwciała antymog i kolejne objawy związane już z klasycznymi zmianami rezonansowymi. Na tej podstawie dopiero można postawić rozpoznanie MOGAD. Jeżeli chodzi o leczenie, jest w pewnym sensie bardziej zbliżone do tego, co stosujemy u chorych z NMO i ze stwardnieniem, bo jak Państwo widzicie, tutaj stosujemy te same leki na dobrą sprawę, poza tymi zarejestrowanymi ostatnio. Więc azatiopryna, mykofenolan, immunoglobuliny i rituximab. Natomiast to, co jest istotne, niestety, szczęśliwie, MOGAD przebiega klinicznie bardziej łagodnie niż NMO, natomiast jest bardziej oporny na leczenie i dość duży odsetek pacjentów ma nawroty mimo stosowanego leczenia immunosupresyjnego. I tutaj mamy też podobną trochę sytuację, jak na tym slajdzie dotyczącym porównania NMO ze stwardnieniem. Tutaj mamy jakby w pewnym sensie porównanie z MOGAD, czyli różnica, jeżeli chodzi o wiek zachorowania. Tutaj wcześniej chorują pacjenci, początek zachorowania jest wcześniej u pacjentów z MOGAD. To, co różni, jeżeli chodzi o symptomy, to na pewno obecność fenotypu o przebiegu ADEM albo zapalenia mózgu. Natomiast to, co jest jakby cechą, można by powiedzieć, wspólną, to zaburzenia widzenia, zaburzenia zwieraczy, niedowłady, zaburzenia czucia. Tu i tu przebieg rzutowy. Natomiast uważa się, że część chorych jednak z MOGAD może mieć przebieg monofazowy. Jeżeli chodzi o patologię, no tutaj mieliśmy uszkodzenie astrocytów, tutaj oligodendrocytów, no i różnica w przeciwciałach. I proszę Państwa, kilka zdań na temat takiej choroby, o której pacjenci ze stwardnieniem rozsianym często mówią i jakby to powiedzieć, często by chcieli mieć neuroboreliozę, a jest to stwardnienie. A ta neuroborelioza, przepraszam za sformułowanie, straszliwie pokutuje. Mimo że ja przez prawie 25 lat zawodowej pracy, to może mi się zdarzyło 2 czy 3 chorych, gdzie mogłem się zastanawiać, czy nie jest to SM, a neuroborelioza. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że proszę Państwa, wynik przeciwciał, nawet dodatni w kierunku boreliozy, nie oznacza po pierwsze, że jest neuroborelioza, bo to tu musi dojść do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Po drugie, w Europie co roku na boreliozę dochodzi do zachorowania u około 60-70 tysięcy osób. Można mieć stwardnienie i można być ukąszonym przez kleszcza, zwłaszcza że liczba tych zachorowań na boreliozę stwierdzanych w Polsce z roku na rok rośnie.
do tych ukąszeń przestraszcza coraz częściej dochodzi w związku ze zmianami, które wszyscy widzimy na zewnątrz. I to nie wyklucza jakby jedno drugiego. To, co jest istotne, neuroborelioza jest najczęstszą postacią rozsianego zakażenia Borrelia burgdorferi w Europie, ale neuroborelioza dotyczy tak naprawdę 10 do 15% chorych na boreliozę. Więc na dobrą sprawę to jest 1 na 10 pacjentów z boreliozą będzie miał neuroboreliozę. Także nie każdy pacjent z boreliozą rozwija neuroboreliozę. To jest raptem 10 do 15%. Możemy w przebiegu neuroboreliozy stwierdzić dwa objawy wynikające czy to na wczesnym stadium rozsiania, czy na późnym stadium neuroboreliozy. Jeżeli chodzi o wczesne stadium, czy wczesne rozsianie, czyli w krótkim okresie po ukąszeniu przez kleszcza i po rozwoju boreliozy, to co dominuje, to jest porażenie nerwów czaszkowych. Ale najczęściej, jeżeli chodzi o nerwy czaszkowe, to mamy do czynienia z uszkodzeniem nerwu siódmego. Zdarzają się uszkodzenia nerwu ósmego i nerwów gałkoruchowych, czyli trzeci, czwarty, szósty, ale one występują już bardzo, bardzo rzadko. Kolejny obraz kliniczny, fenotyp kliniczny, który jest obserwowany u pacjentów z wczesnym rozsianiem w przebiegu neuroboreliozy, to jest porażenie korzeni nerwowych lub pojedynczych nerwów obwodowych. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o tą fazę, to jest to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i bardzo rzadko, ale to naprawdę bardzo rzadko, zapalenie mózgu lub zapalenie mózgu i rdzenia. To już jest naprawdę kazuistyka. Niesamowita. Więc jakby to powiedzieć, proszę Państwa, który z tych objawów klinicznych, o których ja mówiłem, może sugerować stwardnienie rozsiane? No tak naprawdę żaden. To nie są typowe objawy dla stwardnienia rozsianego. Natomiast w stadium późnym neuroboreliozy to, co możemy stwierdzać, to zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, czasami o postępującym przebiegu. I tu rzeczywiście w pojedynczych przypadkach no, mogłoby to powodować, że stwardnienie należałoby wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz, jaka występuje, to są zmiany wtórne do zapalenia naczyń, które mogą doprowadzić do wystąpienia chociażby udaru mózgu, czy też krwiaka śródmózgowego. Obwodowa neuropatia także nie jest charakterystyczna i w niczym nie przypomina klinicznie stwardnienia rozsianego. I ostatnia rzecz, czyli encefalopatia. Tu szybciej należałoby to różnicować z chorobami otępiennymi, a nie ze stwardnieniem rozsianym. Diagnostyka oczywiście jest oparta na testach serologicznych, czyli podobnie jak w przebiegu NMO czy w przebiegu MOGAD, istotny jest wynik stwierdzenia obecności przeciwciał. Tutaj mamy do czynienia z dwustopniowym postępowaniem, czyli najpierw testy ELISA. W przypadku wyniku dodatniego lub wątpliwego wykonuje się test potwierdzenia, czyli albo Western blot, albo Euroline. Związane to jest z czułością i specyficznością. Proszę Państwa, ja wiem, że wielokrotnie było tak, że pacjenci mówią, że, no że w ELISA wynik był ujemny, bo trzeba zrobić właśnie blota. No bo tu może być wynik fałszywy ujemny. Tak to jest to akurat skonstruowane, że ten pierwszy test, który jest wykonywany, czyli ELISA, on daje wyniki, jeżeli już, to fałszywie dodatnie. I po to robi się test potwierdzenia, żeby właśnie odciąć wyniki fałszywie dodatnie i potwierdzić chorobę. Żadnego naukowego uzasadnienia nie mają testy pod tytułem LTT, kompleksy immunologiczne, oznaczanie natural killers, etc., etc. To bardzo pokutuje, to często wraca. Proszę Państwa, tamte testy nie są specyficzne dla boreliozy. W ostatnich latach bardzo dużo mówiono też o oznaczaniu chemokiny CXCL13 w płynie mózgowo-rdzeniowym. I tu też od razu mówię, że to też nie jest typowy test dla boreliozy.
Podwyższona hemokina CXCL13 w płynie mózgowo-rdzeniowym, owszem, będzie podwyższona w przebiegu boreliozy, ale będzie jeszcze podwyższona w przebiegu kiły, będzie podwyższona w przebiegu rzutu stwardnienia rozsianego, w przebiegu chłoniaka i całej masy innych jednostek chorobowych, w przebiegu których dochodzi do odczynu zapalnego i produkcji przeciwciał w zakresie ośrodkowego układu nerwowego. W związku z tym to nie są testy, które są patognomiczne dla boreliozy i które potwierdzają boreliozę. W związku z tym nie ma nigdzie potwierdzenia, w żadnych wytycznych, ani amerykańskich, ani europejskich, nie zaleca się wykonywania LTT, natural killer, kompleksów immunologicznych i chemokiny CXCL13. A teraz kilka obrazków, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda. 3 lata temu pokazała się bardzo dobra praca, polecam, jeżeli ktoś ma możliwość, można ściągnąć, obejrzeć, z bardzo dobrego ośrodka, polskiego ośrodka, z ośrodka w Białymstoku. Koledzy, jeżeli chodzi o boreliozę, mają największe doświadczenie w Polsce. I tutaj, jak Państwo widzicie, mamy na przykład do czynienia, niestety to może być słabo widoczne, tu po lewej stronie, tu widać taką hiperintensywną zmianę w pniu, a tutaj, gdzie są strzałki, widać zmiany w zakresie nerwów twarzowych, tak? Czyli tak samo tu i podobnie też na tych skanach. Tu mamy typowy obraz, czyli uszkodzenie obwodowe nerwu siódmego. Czasami w przebiegu, bardzo przepraszam, uszkodzenia obwodowego nerwu twarzowego u tych chorych mogą pojawić się pojedyncze zmiany hiperintensywne w zakresie też ośrodkowego układu nerwowego. Natomiast no, na podstawie takich pojedynczych zmian, no, broń Boże, no, nie można stwierdzić, że ja bym tego nie różnicował w życiu ze stwardnieniem rozsianym. Więc jakby to powiedzieć, ten obraz nie przypomina, jak Państwo widzicie, obrazów, które są u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Kolejna rzecz. U chorych niektórych mogą występować rozlane zmiany zapalne. To jest też, to już jest kazuistyka, naprawdę bardzo rzadkie przypadki, gdzie w przebiegu boreliozy i takiego bardziej rozlanego odczynu zapalnego dochodzi wręcz do wtórnego ukrwotocznienia. Ten obraz też, jak Państwo widzicie, w niczym nie przypomina obrazów radiologicznych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. To, na co można byłoby zwrócić uwagę i rzeczywiście rozważać diagnostykę chorób zapalno-demilizacyjnych, to zapalenia rdzenia w przebiegu boreliozy. Tu, jak widać, ta zmiana ma charakter takiej pojedynczej, owalnej, bardziej przypominającej zmiany rzeczywiście obecne w stwardnieniu rozsianym niż te zmiany o charakterze LEDM ze NMO czy MOGAD, ale to występuje niezmiernie rzadko, bo to jest, nie chcę Państwa w tej chwili okłamać, ale chyba to jest to na poziomie, takie zapalenia to jest 4% neuroboreliozy, tak? A neuroborelioza to jest 10% boreliozy. Więc proszę zwrócić uwagę, jak takie zmiany mogą być, są rzadkie. Ale to też de facto wyjdzie nam wszystko w diagnostyce różnicowej. Niezmiernie, ale to niezmiernie rzadko można u pacjentów rzeczywiście z późną boreliozą, nieleczoną przez lata, stwierdzić obraz, który mógłby, jeżeli chodzi o mózgowie, w pewien sposób naśladować stwardnienie rozsiane. Rzeczywiście raczej u takich chorych z przebiegiem wieloletnim, gdzie te objawy neurologiczne mają przebieg już w tym momencie postępujący, ja taki przypadek w swojej karierze zawodowej widziałem raz. I natomiast tam rzeczywiście wątpliwości nie było. Ewidentnie były dodatnie testy serologiczne,
ewidentnie były dodatnie i w ELISie, i w blocie. Mieliśmy potwierdzenie w zakresie przeciwciał w klasie IgG. W związku z powyższym nie budziło to jakby naszych wątpliwości. Natomiast, proszę Państwa, to, co występuje często jako objaw neuroboreliozy, to nie są to objawy kliniczne typowe dla stwardnienia rozsianego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Ja tutaj staram się śledzić państwa pytania. Mam nadzieję, że żadna mi nie umknie. Pojawiło się ich kilka pod prezentacją pana doktora. I może zacznijmy od pierwszego pytania, które przysłała nam pani, która ma zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, natomiast ma też takie poczucie, że od pierwszych objawów do diagnozy trochę to trwało, a chorował na stwardnienie rozsiane jej tata. I pytanie brzmi, czy na świecie stosuje się programy wczesnego wykrywania SM, zwłaszcza gdy w rodzinie już występuje ta choroba? Nie Rozumiem, ma że to tak. Nie ma czegoś takiego, że pacjenci, u których w rodzinie inaczej, jeżeli w rodzinie występuje stwardnienie, dobrze wiemy, że stwardnienie jest chorobą genetyczną, tak? No jest pewna, można powiedzieć o pewnej predyspozycji, ale no to już się powołam na te historyczne wyniki badań u bliźniaków jednojajowych, gdzie nawet w tej sytuacji, kiedy ten, że tak powiem, genetycznie te osoby są, można powiedzieć, identyczne, współwystępowanie było na poziomie 35%, tak? Więc to nie jest choroba genetyczna i owszem, obserwuje się czasami u osób ze stwardnieniem rozsianym, że gdzieś w rodzinie można jeszcze to stwardnienie kogoś z członków rodziny znaleźć. Natomiast no, no nie robi się takiej diagnostyki, że jeżeli u kogoś w rodzinie było stwardnienie rozsiane, to my szukamy u wszystkich bliskich w tym momencie stwardnienia. Nie, to tak nie jest. Natomiast proszę pamiętać o jednym, no to nas obowiązują, tak jak na całym świecie, te same kryteria. Są kryteria McDonalda i czasami jest taka sytuacja, że mamy pierwszy rzut, ale pacjent nie spełnia kryteriów rozpoznania. I to, czy w rodzinie występowało stwardnienie rozsiane, czy nie, no przykro mi, ale to nie ma jakby żadnego znaczenia, tak? Chory musi spełniać kryteria McDonalda, żeby było postawione rozpoznanie stwardnienia rozsianego. Sami Państwo widzicie, że te kryteria są co chwilę modyfikowane po to, aby to rozpoznanie stawiać jak najszybciej. Ale no możemy mieć taką sytuację, że mamy pacjentka, pacjentkę, pacjenta po pierwszym incydencie, którym no było zapalenie nerwu wzrokowego. W rezonansie mamy owszem obecne zmiany deminizacyjne, ale żadna z nich nie wzmacnia się po podaniu środka kontrastowego. Wykonano nakłucie, prążki oligoklonalne są ujemne, bo może tak być, bo nie u wszystkich pacjentów ze stwardnieniem prążki oligoklonalne są dodatnie i w tym momencie ten chory nie spełnia kryteriów rozsiania w tym momencie w czasie, tak? Bo ono, bo to głównie chodzi i nie można postawić rozpoznania stwardnienia i jeżeli Ja mogę być pewny, że z tego tak rozwinie się stwardnienie. Tak, no bo mam wywiad rodzinny, co może mi mocno sugerować, że ta pacjentka, ten pacjent ma większe jakby w pewnym sensie ryzyko rozwoju. Mam klasyczny pierwszy rzut, ale nie mam spełnionych wszystkich kryteriów. No nie wolno mi w tym momencie rozpoznać. To, co możemy zrobić, to ewentualnie pilnować tego, żeby powtarzać badania rezonansowe. Natomiast tutaj z badaniami rezonansowymi no też był pewien konsensus kiedyś opracowany. Mówiono o tym, żeby to kolejne badanie wykonać po 3 miesiącach. Jeżeli tam nie ma progresji, to następne po roku. I to nie było modo Polska, tylko tak po prostu
takie zalecenia mniej więcej były na całym świecie. Natomiast z tą aktywnością rezonansową, no, na podstawie danych, no, mówi się, że ta aktywność jest niby 10 razy wyższa niż kliniczna. Więc po to powtarza się te badania rezonansowe, no, ale nie powtarza się rezonansu co 3 miesiące, tak, z kontrastem. Bo też proszę zwrócić uwagę na jedno. Kiedyś uważano, że gadolina jest zupełnie bezpieczna. Teraz wiemy, że jednak ona ma pewną tendencję do tego, żeby się odkładać czy to w nerkach, czy to w ośrodkowym układzie nerwowym. No jednak nie zaleca się powtarzania co miesiąc czy co trzy badania rezonansowego z podaniem środka kontrastującego. Więc tak to wygląda. Nie ma żadnych wytycznych na świecie, żeby u pacjentów, którzy mają dodatni wywiad rodzinny, wykonywać częściej badania rezonansowe. Tak samo traktuje się jak innych chorych. I tak jak mówię, ja mogę być przekonany, że jest typowy obraz w rezonansie, ale nie mam zmian wzmacniających się. Nie mam prążku, które mogłyby mi te zmiany wzmacniające się jakby w cudzysłowie zastąpić, żeby postawić rozpoznanie. Nie mogę postawić rozpoznania. I też miałem takich chorych, gdzie byłem pewny, że do rozwoju choroby dojdzie, że to jest kwestia czasu. Natomiast w danym momencie pacjent nie spełniał niestety kryteriów rozpoznania McDonalda i miał rozpoznanie izolowanego zespołu klinicznego, czyli krótko mówiąc CIS. Znaczy, u nas jest jeszcze inny problem związany z tym, że program lekowy obejmuje tylko pacjentów z rozpoznaniem postaci, znaczy czy to rzutowej, czy wtórnej, czy pierwotnie postępującej stwardnienia. Tak? Nie ma refundacji, jeżeli chodzi o izolowany zespół kliniczny. Panie doktorze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Kolejne pytanie. Czy można mieć jednocześnie i NMOSD, i stwardnienie rozsiane, albo stwardnienie rozsiane i MOGAD? I co w takiej sytuacji? I co robią lekarze? Czy musimy wybrać jedno? Czy Znaczy, wybiera proszę pan Państwa, no doktor mówi się o jedno? takich overlappings, o zespołach nakładania, tak? Natomiast to byłby nadmiar szczęścia. I teraz tak. Proszę Państwa, u 2% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, czy 2% osób w zdrowej populacji stwierdza się obecność przeciwciał antymog. Czy to oznacza, że ci chorzy mają MOGAD? Nie. Nie zapominajmy jeszcze o czymś innym. Występuje coś takiego jak reakcja krzyżowa. Czasami po prostu mamy nadmiernie reaktywny układ immunologiczny i są wyniki fałszywie dodatnie. Największy problem, jaki był, to dobrych kilka lat temu pojawiła się taka praca, w której stwierdzono, że u 5% chorych ze stwardnieniem rozsianym są dodatnie przeciwciała przeciwko akwaporynie. No i był problem. Czy ci chorzy mają overlapping syndrom, czyli zespół nakładania, czyli dwie choroby? Czy jest to kwestia wyników fałszywie dodatnich, co jest możliwe, jeżeli były to testy immunofluorescencyjne i testy ELISA? Czy, tak jak pokazałem, mógł to być błąd po prostu w postawionym rozpoznaniu? Tak? 40% chorych, jednak to są dane sprzed 10 lat, więc nie tak stare, miało po prostu błędnie postawione najpierw rozpoznanie stwardnienia rozsianego, a nie NMO. Więc zwłaszcza jeżeli pierwszym objawem albo pierwszymi objawami były nawracające incydencje zapalenia nerwów wzrokowych. Natomiast no, opisuje się zespoły nakładania, ale to jest niesamowicie rzadka rzecz. Teoretycznie wszystko w medycynie, proszę Państwa, jest możliwe. Praktyka jednak się od tego różni. Dziękuję panie doktorze. Kolejne pytanie. Czy w badaniu rezonansem magnetycznym uwidocznione są wyłącznie zmiany demilinizacyjne, które nie uległy remilinizacji? Czy badanie to pokazuje również w pełni zremilinizowane zmiany? Znaczy, jeżeli mamy pełną remilinizację, to znaczy, że nie mamy patologii, tak? Czyli nie. Znaczy, proszę Państwa, to jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem w przebiegu MOGAD. Umknęło mi to. O ile w przebiegu stwardnienia rozsianego, czyli czy w przebiegu NMO, jednak owszem,
jakaś tam remilizacja występuje. Te zmiany mogą się zmniejszać. To na przykład w przebiegu MOGAD mamy taką sytuację, że u pacjenta po zucie leczonym czy to sterydami, czy to włączono u niego już farmakoterapię, która ma zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby, może nastąpić całkowite wycofanie się stwierdzanych wcześniej zmian. Czyli w kontrolnym rezonansie na przykład rdzenia mogą zmiany zapalne w obrębie rdzenia, MOGAD, zniknąć. Może nastąpić no, de facto pełna remilizacja. Tak? Natomiast no, w przebiegu stwardnienia czy w przebiegu NMO to nie będzie widoczne. To, co jest widoczne często u pacjentów z NMO po kilku latach, to, co obserwowałem u swoich pacjentek, to niestety to, że owszem, zmiany demizacyjne były mniejsze, w jakiejś tam formie nastąpiła reminizacja i procesy naprawcze działały, ale to, co było ewidentne, to był zanik, atrofia rdzenia. I u tych chorych, no, właśnie między innymi, bardzo często później rozwijały się te przewlekłe zespoły bólowe o charakterze neuropatii, taki neuropatyczny, ból neuropatyczny o charakterze neuralgii, chociażby takiej uporczywej, przewlekłej, międzyżebrowej. I kolejne pytanie, czy możliwa jest zmiana diagnozy po 30 latach chorowania na SM? Diagnoza postawiona bardzo szybko. Możliwa jest zmiana diagnozy. Niestety, proszę Państwa, ja mam też taką chorą, gdzie rozpoznanie prawidłowe miała postawione rok temu. Od początku byłem pewny, że no nie do końca, że jest to stwardnienie. Z prostego powodu ten przebieg był właśnie taki no, sugerujący mocno inną chorobę demizacyjną. Pacjentka miała pierwsze objawy w latach 90. i w latach 90. Miała postawione rozpoznanie stwardnienia rozsianego. I ja ją pierwszy raz konsultowałem jakieś 10 lat temu, wówczas zleciliśmy od razu akwaporynę, tylko to był czas, kiedy wykonywano trochę inne testy, tak? Czyli wykonywano testy wówczas immunofluorescencyjne, potem ELISA i one dają wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. Co więcej, tak jak pokazywałem Państwu, jeżeli chodzi o Dewika, o chorobę Dewika, to przeciwciała są dodatnie zazwyczaj w czasie rzutów i chorzy to nie mogą być leczeni z lekami modyfikującymi przebieg, czyli immunosupresyjnymi lub też sterydami, bo to rzeczywiście tłumi te przeciwciała. Później mi ta chora zniknęła na kilka lat. Przeciwciała wtedy przeszły ujemne. Natomiast cały czas miałem jakby w głowie tę świadomość, że tu nie wszystko się, mówiąc kolokwialnie, klei, że ten obraz kliniczny no nie pasuje do stwardnienia, on pasuje ewidentnie bardziej pasuje właśnie pod NMO. No i wróciła ta chora teraz po kilku latach. Wykonaliśmy testy CBA. Potwierdziła się, że jest to choroba Dewika. Także, proszę Państwa, no medycyna się zmienia. 20 lat temu choroba Dewika, w 1999 roku tak naprawdę powstały te pierwsze nowoczesne kryteria rozpoznania NMO. Przeciwciała Lennon odkrył 2004. Z kolei, więc tak naprawdę o Dewiku, takim nowoczesnym, współczesnym ujęciu, mówimy od kilkunastu lat. Zmieniło się nasze spojrzenie na to. Wiemy, że to nie tylko zapalenie rdzenia, wiemy, że to nie tylko zapalenie nerwów wzrokowych, czy to są też inne fenotypy kliniczne. Proszę zwrócić uwagę, co dzieje się z MOGAD-em. W 2015 roku MOGAD de facto był częścią NMO z SD. Tak? U pacjentów seronegatywnych z NMO SD wykonywano drugie przeciwciała, wychodził obecny antymog. I traktowano to jako inną formę, mimo że wiedzieliśmy, że jest zupełnie inny patomechanizm. Natomiast pierwsze kryteria dla MOGAD to jest 2019, a te aktualne, którymi się posługujemy teraz, to jest styczniowy numer Lancet Neurology, tylko że ten styczniowy numer wyszedł w kwietniu, chyba z tego co pamiętam. Więc proszę zwrócić uwagę, jak jest to wszystko dynamiczne, jak to się wszystko zmienia. Więc tu mamy cały czas jeszcze całą grupę chorych
którzy no, mają to nieszczęście, że mają klinicznie objawy typowe dla NMO. Można u nich rozpoznać NMO tak na dobrą sprawę, używając jeszcze tak jakby sprzed kilku lat sformułowania podwójnie seronegatywne, tak? Czyli nie mają ani przeciwciał na przeciwko akwaporynie czwartej, ani nie mają przeciwciał antymo. Natomiast klinicznie spełniają i radiologicznie pozostałe kryteria. Uważa się, że u części z tych chorych ten przebieg może być monofazowy. Myślę, że to jest kwestia odkrycia jeszcze kolejnego, następnego przeciwciała, które spowoduje, że nagle się okaże, że w tym spektrum mamy kolejną jednostkę nozologiczną. Kto wie, jak reagującą na leczenie. Proszę zwrócić uwagę, że obraz u niektórych chorych z NMO i z MOGAD może się właściwie pokrywać, tak? Bo jeżeli będą mieli tylko zapalenie nerwu wzrokowego i zapalenie podłużne, przepraszam bardzo, podłużne zapalenie rdzenia ze zmianami podłużnymi, czyli obejmującymi te przynajmniej trzy neuromery, no to na podstawie rezonansu i kliniki nie można stwierdzić, czy to jest NMO, czy to jest MOGAD. Dopiero przeciwciała nam tutaj różnicują. A jak Państwo widzieliście, to też ma istotne znaczenie, bo przez wiele, wiele, przepraszam, przez ostatnie lata uważano bardziej, że MOGAD jest chorobą monofazową. Nagle okazało się, że gdy zaczęto oceniać to w dłuższej perspektywie czasowej, że jednak jest to choroba rzutowo-remisyjna, przebiegająca z rzutami i z remisjami. I są rzeczywiście pacjenci, którzy mają po kilka lat, przepraszam bardzo, i dłużej okres remisji, ale ja mam pacjentów, którzy potrafią mieć po dwa, trzy rzuty albo i więcej w roku, jeżeli chodzi o MOGAD. No tu jest ten problem, że ciężkość tych rzutów nie jest, nie, one, nie są one aż tak dramatyczne jak w NMO. Poprawa jest też zdecydowanie lepsza niż w NMO. Niemniej ta terapia jest dużo, ustawienie ich na skutecznym leczeniu, dobranie im skutecznej terapii jest dużo większym wyzwaniem. I ponieważ są bardziej oporni na terapie immunosupresyjne, to jednak w jakimś tam odstępie czasu może dojść do poważnych deficytów neurologicznych, tak jak chociażby to, co pokazywałem, te wyniki OCT, jak wygląda siatkówka u pacjenta po pierwszym rzucie pod postacią zapalenia nerwu wzrokowego u chorego z NMO, a jak wygląda po kilku rzutach w przebiegu MOGA. Nie jest to proste. No właśnie, panie profesorze, z tego, co pan mówi, to może się okazać, że różnicowanie wymaga już dużego kunsztu. Tutaj kolejne pytanie, a co z porażeniem nerwu dziewiątego? To jest jakieś różnicowanie? Czy coś różnicuje to porażenie nerwu wzrokowego? Znaczy nerwu dziewiątego? Dziewiątego, tak. Znaczy nerw dziewiąty, no, jeżeli chodzi o objawy, no to jakby to powiedzieć, no proszę Państwa, no klinicznie no to wygląda zupełnie inaczej niż siódemka, tak? Natomiast to, co powiedziałem, no w przebiegu boreliozy nie znalazłem w literaturze, nie wiem, może moi koledzy z chorób zakaźnych mieli takiego pacjenta, ja nie widziałem nikogo takiego, żeby miał uszkodzenie nerwu dziewiątego w przebiegu boreliozy. Tak jak powiedziałem, no przede wszystkim jest to nerw siódmy. Dawniej pokutowało też tak, że w przebiegu neuroboreliozy, nie boreliozy, tylko neuroboreliozy, typowe jest obustronne uszkodzenie nerwu siódmego. Ono się zdarza, ale jednak zdecydowanie częściej jest jednostronne. A potem mówi się o nerwie ósmym i kazuistycznie o trzecim, czwartym, szóstym. Ja osobiście nie spotkałem się z czymś takim, natomiast ten nerw daje zupełnie inną, są zupełnie inne objawy kliniczne niż w przebiegu siódemki. Więc nie za bardzo rozumiem, o co chodzi w pytaniu. Bo co różnicować z nerwem dziewiątym? Każdy neurolog doskonale wie, jakie są objawy uszkodzenia nerwu dziewiątego, jakie są objawy uszkodzenia nerwu siódmego. Natomiast może chodziło o nerw siódmy i o różnicowanie obwodowe, ośrodkowe uszkodzenie. To też nie stanowi klinicznie, jakby to powiedzieć, problemu. One się bardzo różnią. Natomiast obwodowe Coś tam uszkodzenie jeszcze do nerwu pytania? siódmego nie jest, proszę Państwa, objawem stwardnienia rozsianego, tak?
W przebiegu stwardnienia rozsianego rzeczywiście można się spotkać z uszkodzeniem nerwu siódmego, ale ono ma charakter ośrodkowy. Nie mówimy o, że tak powiem, obwodowym uszkodzeniu nerwu siódmego, czyli o porażeniu Bella, tylko mówimy o uszkodzeniu, jeżeli już, to o charakterze ośrodkowym. Klinicznie jest to do zróżnicowania. Dziękuję bardzo, panie doktorze. I kolejne pytanie. To pytanie nie jest, nie pojawiło się w komentarzach, natomiast w trakcie Proszę. przygotowań do tego webinaru mieliśmy dużo zapytań przez naszą infolinię i na pewno pan doktor słyszał, bo to taki temat ostatnio nośny, o takiej przewlekłej antybiotykoterapii w leczeniu I lat. Proszę neuroboreliozy. Państwa, ILAT nie jest rekomendowaną terapią ani w Stanach, ani w Europie. Jeżeli chodzi o. Tak, to jest tak zwana słynna przewlekła borelioza. No i tu są w ogóle wątpliwości, czy coś takiego jak przewlekła borelioza istnieje. Tak, jest taka terapia wielolekowa, trwająca zazwyczaj 6 miesięcy lub dłużej. Nie jest w żadnych rekomendacjach europejskich czy amerykańskich dotyczących neuroboreliozy, nie ma słowa o iladzie. Jeżeli mówimy o terapii neuroboreliozy, czy też boreliozy, nie chcę tutaj jakby wchodzić w zakres działania moich kolegów, to de facto mówimy albo o doksycyklinie, albo mówimy o ceftriaksonie, albo cefotaksymie, ewentualnie o penicylinie G. I to są leki, które w tej chwili są w wytycznych amerykańskich, są w wytycznych europejskich. Czas trwania kuracji w zależności od zespołu to jest od 14 do 28 dni, czyli 2 do 4 tygodni. Skąd się wziął ILAT i te wszystkie bajki na ten temat, przepraszam za określenie, z bardzo prostego powodu. Proszę Państwa, przeciwciała dla boreliozy mają to do siebie, że utrzymują się latami. W związku z tym obecność przeciwciał surowicy u pacjenta po przebytej boreliozie nie świadczy o tym, że ta choroba nadal się toczy. Po prostu układ immunologiczny został przestrojony i przeciwciała są przez wiele, wiele lat jeszcze później stwierdzane. Inaczej. Jeżeli ktoś z nas przebył ospę wieczną albo przebył półpasiec i zrobi sobie po roku, po dwóch, po trzech przeciwciała w kierunku ospy, to nie będzie miał dodatnie. Tak, tak. Czy to świadczy o tym, że my cały czas chorujemy na ospę? No nie. Mamy po prostu dodatnie przeciwciała w wyniku odpowiedzi immunologicznej, które się po prostu u nas w organizmie utrzymują. Bardzo przepraszam. W związku z powyższym, troszkę podobna sytuacja jest z boreliozą. Te przeciwciała się potrafią utrzymywać latami, zarówno, co ciekawe, także w klasie M. Natomiast druga rzecz, skąd to się wzięło? Niestety u części chorych po przebytej boreliozie potrafi się bardzo długo utrzymywać zespół zmęczenia. W związku z tym stąd się brało to. No, przeszliśmy infekcję, byliśmy przeleczeni antybiotykiem i nadal nie czujemy się tak jak przed chorobą. Znaczy się, najprawdopodobniej nie zostaliśmy wyleczeni. Proszę Państwa, inny przykład. Przykład z ostatnich tak naprawdę lat. COVID i utrzymujące się po infekcji koronawirusowej miesiącami i latami zespół przewlekłego zmęczenia czy objawy mgły covidowej. Czy to, że ktoś w rok po przechorowaniu infekcji koronawirusowej ma zespół, przewlekły zespół zmęczenia, to świadczy o tym, że on ma nadal czynną infekcję koronawirusową? No nie. Natomiast stąd się to wzięło i potem no, stąd się wzięły te wszystkie cudowne terapie w kierunku boreliozy,
tej tak zwanej przewlekłej boreliozy, gdzie stosowano leczenie wielolekowe. Najczęściej były to dwa antybiotyki plus pochodna imidazolu. Ja niestety w swojej praktyce pamiętam pacjentkę, której zafundowano coś takiego. Efekt był jedny. Zespół zmęczenia tak jak miała, tak miała, tyle że potem jeszcze niestety efektem ubocznym prawie rocznego takiego leczenia był gwałtowny spadek ostrości słuchu, nieodwracalny. W związku z tym nie ma żadnych naukowych de facto dowodów na to, że ILAT lepiej będzie działał, doprowadzi do wyleczenia, niż te terapie, które mają udowodnioną skuteczność. To jest podobnie jak z tymi wszystkimi właśnie testami, o których mówiłem, które stosowano kiedyś na potwierdzenie tej przewlekłej boreliozy, czyli komórki NK, LTT, Kina CXCL13, jeszcze kilka innych takich pomysłów było. Proszę Państwa, to nie są testy patognomiczne dla boreliozy, tak? Komórki NK będą podbite, tak samo jak będzie podniesiony poziom hemokiny CXCL13 w przebiegu innych procesów zapalnych, bo taki jest mechanizm odpowiedzi immunologicznej. Więc to jedno jakby z drugim się nie łączy. Przy boreliozie rzeczywiście ten ILAT bardzo pokutuje i od lat to się jakby bardzo ciągnie i o tym, że to jest właśnie taka przewlekła forma, że tylko takie leczenie jest w stanie. Nie. Jest jeszcze druga rzecz, o której trzeba pamiętać. Niestety, no, ze względu na to, że tych zachorowań jest coraz więcej, może dojść do reinfekcji, tak? Czyli może dojść do kolejnego ukąszenia kleszcza i, że tak powiem, przebycie boreliozy nie daje dożywotniej odporności na to, że jak nas ponownie kleszcz ukąsi, dojdzie do ukucia, tak? To, że nie dojdzie do ponownej infekcji spowodowanej przez krętki borelii. Natomiast jest to duży problem, bo niestety neuroborelioza czasami to, no, nie, no, działa na mnie tak, jak działa, jak słyszę tą neuroboreliozę i różnicowanie ze stwardnieniem rozsianym, bo miałem niestety pacjentów, którzy mieli ewidentne stwardnienie rozsiane. Właśnie zaproponowano im ILAT, mówiąc, że mają boreliozę. Ci chorzy rezygnowali z leczenia. Nie było dużo, miałem dwa czy trzy, tak, miałem dwójkę czy trójkę takich chorych. No cóż, ILAT im nic nie pomógł. A jak, że tak powiem, wrócili, to się okazywało, że niestety stan już nie pozwalał na powtórne włączenie do programu lekowego. No tak. Niestety, Tak też ja bywa, to proszę też mogę Państwa. z Natomiast naszego doświadczenia, z naszego centrum informacyjnego potwierdzić, że faktycznie takie przypadki się zdarzają, że ktoś Natomiast na jeżeli pewno. Państwo macie wątpliwości, czy jest ta borelioza, zawsze polecam ośrodek w Białymstoku, Klinika Chorób Zakaźnych w Białymstoku. Uważam, że to jest najlepsze miejsce w Polsce w tym zakresie. Koledzy tam pracujący, koleżanki mają największe doświadczenie. Myślę, że najwięcej tych chorych widzieli. W związku z tym, w takich wątpliwych przypadkach, rzeczywiście sam staram się tam chorych kierować. Natomiast, tak jak Państwu pokazałem, obraz kliniczny neuroboreliozy, no nijak ma się do tego obrazu klinicznego, który mamy w stwardnieniu rozsianym. No dobrze, mogą się zdarzyć pojedyncze przypadki, ale to jest naprawdę kazuistyka. Bardzo, bardzo rzadkie takie są, które powodują, że mamy wątpliwości, tak? No jednak najczęściej występuje to albo rzeczywiście uszkodzenie nerwu siódmego, albo zespół Banwarta, tak? Czyli ten odczyn oponowy i bolesna radikuloneuropatia, tak? Czyli bardzo bolesny zespół korzeniowy. I to jest to, co jest klasyczne w przebiegu. Natomiast zapalenia mózgu, które mogłyby sugerować lub przypominać swym obrazem
stwardnienie rozsiane, to tak jak powiedziałem, ja takiego chorego pamiętam jednak. Natomiast my wątpliwości, że jest to borelioza, nieśliśmy w kierunku stwardnienia, no bo w momencie, kiedy mieliśmy wszystkie testy serologiczne dodatnie, to włączyliśmy leczenie na boreliozę i efekty były dobre. Dziękuję bardzo, panie doktorze. No i niestety goni nas czas, więc to będzie ostatnie pytanie na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie z panem doktorem, więc jeszcze będzie okazja dla tych z państwa, którzy mają różne pytania i wątpliwości. Ja też państwa zachęcam do tego, żeby zgłaszać się do naszego centrum informacyjnego. My prowadzimy takie konsultacje neurologiczne. I więc możecie też Państwo porozmawiać ze współpracującym z nami neurologiem o swoim konkretnym przypadku. No niestety ta forma webinaru niekoniecznie daje taką możliwość. To ostatnie pytanie, które chciałam zadać, bo dwie osoby widzę, że zapytały o występowanie wirusa Epsteina-Barra. Pytanie to konkretne brzmi, wiele mówi się o wpływie wirusa Epsteina-Barra na rozwój SM. Czy prowadzono badania poziomu przeciwciał tego wirusa u chorych z SM? Tak, prowadzono, no stąd się właśnie między innymi to wzięło, tak? Czy po prostu jak to wygląda? No, rzeczywiście uważa się, że przebycie nawet bezobjawowej infekcji EBV w dzieciństwie no jest tym czynnikiem ryzyka rozwoju w następnych latach stwardnienia rozsianego. Natomiast nie potwierdzono takiego wpływu, jeżeli chodzi o EBV na MOGAD czy NMO. Natomiast Aha, nie też się. ma, tak, bo też sprawdzano pod tym kątem, oczywiście, więc sprawdzano też pod kątem innych chorób demilinizacyjnych. Natomiast no jest to rzeczywiście, jest to jeden z tych czynników środowiskowych, który jest no, ewidentnie jakby udowodniony, powiązany, bo tych prac dotyczących się, że tak powiem, czynników infekcyjnych i szukania tutaj powiązań było znacznie więcej, tak? Szukano chociażby takich powiązań dla mykoplazma. Natomiast rzeczywiście to, co się obroniło przez te wszystkie lata, to jest EBV. Natomiast no, nie ma jakby żadnych, jakby to powiedzieć, wiecie Państwo, no nie każdy pacjent, nie każda osoba, która przechorowała albo która miała kontakt z EBV, rozwija stwardnienie rozsiane, w związku z tym żadnych celowanych terapii tutaj w tym kierunku nikt na razie nie planuje wdrażać. Dziękuję panie doktorze. Tutaj jeszcze próbuję śledzić, co państwo piszecie, ale no niestety czas nas goni i musimy kończyć. Dziękuję bardzo panie doktorze. Życzę panu i wszystkim państwu szczęśliwego nowego roku, który mam nadzieję, że również w medycynie przyniesie coś nowego. I mam nadzieję, że do miłego zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Ja życzę Państwu przede wszystkim zdrowia. Dziękuję panie Dziękuję. doktorze. Do widzenia. Do widzenia. Dobra.